Jesteście wiedźmimi, prawda? Zaczekajcie! O co chodzi? O nic. Idź swoją drogą. Zamknij się, Godard. On nam może pomóc. Banda wilczycy chce napaść na wioskę. Na Beltramie chcą się zemścić. Wiele nie mamy, ale zapłacimy, jeśli nas ochronicie. Przykro mi, ale musicie sobie radzić sami. Nie, wiedźminie, nie zostawiajcie nas! Daj spokój, Igen. Od początku było wiadomo, że nam nie pomoże. Idź w swoją stronę, przybłędo. Idziemy po ciebie! Wiedźmi! Co to, wioskowi cię wynajęli? Wynajęli, żebym ich bronił przed potworami i ludźmi, którzy mogą się w potwory zamienić. A ty uwierzyłeś, że ja to potrafię. A potrafisz? Możesz się przekonać, jeśli chcesz. Albo możesz mi wydać Bertrama i nikomu innemu nie stanie się krzywda. Co takiego zrobił ten Bertram, że chcesz się na nim mścić? A więc tego już ci nie powiedzieli? No to słuchaj. Przyszedł do mnie pół roku temu. Miał wskazywać, kogo warto złupić w zamian za udział w zyskach. Ale po jakimś czasie zrobił się zachłanny. Chciał więcej, ale mu odmówiłam. Wtedy napuścił na nas łowców czarownic. Przez niego połowa moich ludzi nie żyje. Odsuń się, wiedźminie, to nie twoja sprawa. Chcemy tylko Bertrama, nikogo więcej. Masz moje słowo. Twoje słowa niewiele mnie obchodzą. Weź ludzi i znikajcie stąd, bo poleje się krew. Krew poleje się tak czy inaczej, ale właśnie sprawiłeś, że będzie jej więcej. Pokaż, co umiesz. Pięknieście im dali popalić. Nie powiedzieliście, że dziewczyna jest wilkołakiem. Bośmy do końca nie wiedzieli. Ale to nawet lepiej. Przecież wiedźmini są od zabijania potworów, nie? Dzięki za pomoc. Zasłużyliście na nagrodę.